Nieznośny gość. Wieczór w krainie niestraszków był wyjątkowo piękny. Na czystym niebie jaśniał złoty księżyc, różnobarwne gwiazdy wesoło mrugały, a pręgowane liście drzew i pstrokate pagórki błyszczały w ich świetle jak klejnoty. Nic nie mogło popsuć tak wspaniałego wieczoru. A może jednak mogło? Tadek Niekradek wraz z Julkiem Pechulkiem siedzieli przy stole w domku Stacha Tracha i budowali domek z kart. Ostrożnie, powoli, powoli. Tadek delikatnie i bez pośpiechu ustawiał na szczycie budowli kolejną kartę. O, właśnie tak. Udało się, ucieszył się Julek. Stoi i domek jest już naprawdę wysoki. Wyższy niż ta góra ptysiów na talerzu, zauważył Stach Trach, który krążył wokół stołu na wrotkach. Może już wystarczy tego układania. Zjedzmy po ptysiu, a potem pobawmy się w wyścigi kulek na torze. Dobrze, zgodził się Julek, ale nie niszczmy domku, niech zobaczą go Zuzka i Lola. Gdy tylko wypowiedział te słowa, usłyszeli pukanie. O, właśnie przyszły! Ucieszył się Stach. Podjechał do drzwi, otworzył je, ale nikogo za nimi nie było. Nikogo oprócz wiatru, który wpadł do środka, zadął, świstnął, nawiał pasiastych liści i w jednej chwili zdmuchnął domek z kart. O nie! Jęknęli Tadek i Julek na widok rozsypanych na stole kart. O nie! Tupnął nogą Stach i zatrzasnął drzwi. Co to za żarty? Gdzie jest ten, co pukał? Następnym razem nie dam mu uciec. Jeszcze nie skończył mówić, a pukanie rozległo się znowu. Tym razem było głośniejsze. Oho! Zatarł dłonie Stach. Mam cię, żartownisiu! Natychmiast nacisnął klamkę, a wtedy podmuch wiatru cisnął drzwiami i pchnął Stacha do tyłu, prosto na stojącego za nim Julka. Julek zatoczył się, zamachał rękami jak wiatrak i przewrócił się, wpadając twarzą w talerz z ptysiami. A wiatr rozrabiał dalej. Fiu! Szarpnął zasłony w kolorowe kółka. Strącił z półki kask rowerowy i puchary. Łup! Przewrócił krzesło, a potem zerwał ze ściany obrazki i rozbujał wiszący nad stołem żyrandol w kształcie rowerowego koła. Wietrzysko dalej wyczyniałoby swoje harce, gdyby nie Tadek Niekradek. O rety! Pisnął zza fotela. Stachu, zamknij drzwi, zatrzaśnij je szybko! Stach Trach, który z otwartymi ustami patrzył na to, co wiatr wyrabia w jego domu, ocknął się i rzucił do drzwi. Z trudem udało mu się je zamknąć, choć pchał z całych sił. Uff, otarł dłonią czoło i dodał z podziwem. Ale miał siłę ten wiatr. Tadek zatrząsł się, choć wcale nie z zimna. Uch, najadłem się strachu. Za to ptysiów już się nie najesz, stwierdził Julek Pechulek. Starł z twarzy nieco rozmazanego na niej kremu i oblizał palec. A szkoda, smaczne były, mniam. Stach poskrobał się po głowie. Nic nie rozumiem. Przecież ktoś pukał do drzwi. A jak je otworzyłem, nikogo nie było. Tylko ten łobuz wiatr. Zamyślił się Julek, znów oblizując upaćkany kremem palec. A może jednak nikt nie pukał? Może wiatr poruszył gałązką tego drzewa, co rośnie przed domem, i to ona uderzyła w drzwi. Stach wzruszył ramionami. Może, ale skąd miałem to wiedzieć? Tadek podniósł przewrócone przez wiatr krzesło i usiadł na nim. Wiesz co, Stachu? Zastanawiał się. Chyba jednak nie należało tak od razu otwierać drzwi. Lepiej było sprawdzić, kto za nimi stoi. Bo przecież nigdy nie wiadomo, co albo kto może wpaść do środka. I mogą być z tego kłopoty gorsze niż bałagan. Oj, pisnął i podskoczył, bo raz jeszcze usłyszeli pukanie.
To tam? Zawołał Stach. Nie było odpowiedzi. Pewnie znowu gałązka, zaczął niepewnie Julek. Ale wtedy dwa razy brzęknął rowerowy dzwonek, który wisiał przy drzwiach wejściowych do domku. Trzech niestraszków spojrzało na siebie. Wiatr chyba nie zadzwoniłby do drzwi dzwonkiem. To co, mam otworzyć czy nie? Chciał wiedzieć Stach. Tadek głośno przełknął ślinę. Lepiej wyjrzyj przez okno i sprawdź, kto tam stoi. Jeśli nikogo nie zobaczysz, albo jeśli będzie tam ktoś nieznajomy, to nie otwieraj drzwi! Stach podbiegł do okna. To Zuzka i Lola! Zawołał po chwili i wszyscy odetchnęli z ulgą. Tym razem Niestraszek ostrożnie uchylił drzwi. Dlaczego mi nie odpowiedziałyście? Spytał z wyrzutem, gdy Zuzka Wiruska i Lola Pola wcisnęły się do środka. Przecież pytałem, kto jest za drzwiami. Odpowiadałyśmy, tylko pewnie nie było słychać przez ten wiatr, wyjaśniła Zuzka. A w ogóle to dlaczego tak wypytywałeś? Nie mogłeś po prostu otworzyć drzwi? No co ty? Oburzył się Stach, a potem powtórzył to, co przed chwilą usłyszał od tatka. Zawsze najpierw trzeba sprawdzać, kto stoi za drzwiami. Nie wolno przecież otwierać drzwi nieznajomym. Zuzka i Lola spojrzały na niego z uznaniem. A, to dlatego. Wiesz co? Masz rację. Stach aż poczerwieniał z dumy. A Julek Pechulek, który też chciał zasłużyć na pochwałę, zawołał. Tak, tak, trzeba to sprawdzać, bo inaczej mogą być kłopoty gorsze niż bałagan. Wtedy dopiero Zuzka i Lola spojrzały na Julka i rozejrzały się po pokoju. Zuzka uniosła brwi w zdumieniu. Ale bałagan! A Julek? Martwiła się Lola. Dlaczego całą twarz ma umazaną kremem? Co wy wyprawialiście? To nie my, zaprotestował Stach. Nie wy, więc kto? Stach, Julek i Tadek popatrzyli po sobie. Trochę było im wstyd przyznać się przed Lolą i Zuzką, że wcześniej zachowali się tak nierozważnie. No bo wiecie, bąknął w końcu Julek, do domu dostał się ktoś nieproszony. Dostał się? On tu wpadł! Poprawił Stach. Wpadł i wypadł, dodał Tadek. Jak wicher! I wszyscy trzej wybuchnęli śmiechem. Ktoś puka? Ktoś dzwoni? Swój czy nieznajomy? Sprawdź, nie otwieraj drzwi byle komu. Obcych nie wolno wpuszczać do domu. Czytał Mariusz Czajka. Tekst Joanna Wachowiak.